zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z pewną niespójnością, o czym w formach tej niespójności za chwilę powiem, myślę, że warto przynajmniej zastanowić się nad taką ewentualnością, żeby pracować taką strukturę. To jest, jak się okazuje, tak od strony bardziej psychologii czy pewnych badań uniwersyteckich, takiej ścieżki uniwersyteckiej, sama koncepcja jest dosyć stara, to znaczy źródła myślenia w kategoriach podosobowości. Można sięgać nawet do jakby pierwszych, do starych wzorców psychodynamicznych, prawda, od strony sięgając od archetypów Junga, Freuda, elementów dynamiki osobowości i tak dalej. I jest pewna ścieżka, która się rozwija. Ja dzisiaj sobie nawet pozwoliłem wynotować. Rano usiadłem sobie i zacząłem notować sobie podejścia, w których ta koncepcja się przejawia. Mam karteczkę i sam byłem zdziwiony, że właściwie wynotowałem dwie strony. Jest takim bardzo dużym skrócie, jeżeli możemy mówić o strukturze analizie transakcyjnej Uberna, prawda? Są pewne kawałki osobowości, pewne formy jakby prezentowania się. John Watkins mówi o ego states, Levin mówi o subregionach osobowości, Peirce oczywiście od strony gestaltowskiej, top dog i underdog, Klein mówi o internal objects, Mary Watkins o takich imaginal objects, McAdams o imagos, Hilgard o ukrytym obserwatorze, Winnicott, Blake i Janow o fałszywym albo nierealnym self, Goffman mówi o wielości ja, Gurdjieff mówi o małym ja, Winkelmann, przepraszam, i Stone o wzorcach energetycznych, które też mają taki charakter. Maher mówi o głębszych potencjałach, Bonstein o small minds, Gacaniga i Miński o agentach w umyśle, Martin Dale, O'Connor, Shapiro o podosobowościach wprost, Strauss i Rosen również, Markus o możliwych ja, potencjalnych ja, Kantor w ramach teorii poznawczej, o tych schematach poznawczych, Rogers o prototypach, Asagioli wprost o subpersonalities, John Rowan, nestor brytyjskiej psychologii humanistycznej, ostatnio zrobił takie bardzo duże podsumowanie w ogóle tego dorobku. Psychodrama Moreno się opiera też na odzwierciedlaniu pewnych części osobowości. I wreszcie to, co mnie tutaj bardzo interesuje, bo ma to, myślę, najlepsze przełożenie na kontekst biznesowy, mianowicie taka ścieżka wywodząca się od Schwartza, czy głównie Virginia Satir, która robiła tak zwane parts party, czyli sięgała do pewnych części osobowości i pracowała z klientem w ten sposób, żeby te części osobowości ze sobą rozmawiały. No więc mamy tutaj jakby pewien element tego podejścia, który natychmiast się pokazuje i można go nazwać personifikacją. Po co robić taką personifikację? I jakby jak jest sens użycia takich struktur. Dla mnie są to dwa powody. Znaczy, zawsze mi śmieszyła pewna uwaga Richarda Wendlera, która jest bodajże w książce Reframing wyrażona. Mianowicie tam właśnie komentuje pracę z częściami osobowości i mówi, że to jest ok, oczywiście są części, jest pewna dynamika. Trzeba zejść na ten poziom, żeby pracować na przykład z wewnętrznymi konfliktami i tak dalej. Natomiast nazywanie tego podosobowościami byłoby jakby personalizacją właśnie. Znaczy, śmieszy mnie nie samo to stwierdzenie, ale kontekst, w jakim to się dzieje. Ponieważ wszystko, co robi na następnych stronach tej książki,
To są propozycje w rodzaju, no to dobrze, to teraz porozmawiaj ze swoją taką częścią, prawda, a to ty teraz porozmawiaj z tą drugą częścią, a to teraz poproś, żeby ta część porozmawiała z tamtą częścią, tak? Na litość boską, nie można rozmawiać z kółkiem w maszynie. To oznacza, że jeżeli chcemy się komunikować jakoś wewnętrznie, jeżeli chcemy się uzyskać pewne połączenie i komunikację, a to jest kluczem do pracy również w coachingu, z jakąś częścią siebie czy klienta, to musimy założyć, że tam jest jakaś inteligencja. I ta inteligencja jest ludzka, w tym sensie, że może przynajmniej jakoś odpowiadać.